To ja zapowiadam już następnego prelegenta, którym jest Tomasz Zalewski z kancelarii Wierzbowski Everset Sutherland, kancelarii, która jest partnerem Auli Polskiej od wielu, wielu lat. Korzystamy z waszych porad, wykorzystacie z informacji. Zawsze jak wchodzi jakieś nowe prawo, jakieś nowe zjawiska, które prawo reguluje, korzystamy z tego, że nam podpowiadacie, co zrobić, jak sobie z tym radzić. I jest tak też tym razem. Zapraszam cię, Tomku. Bardzo dziękuję. Ja jestem na Auli już chyba 7 albo 8 raz, jak sobie policzyłem, ale pierwszy raz wystąpiłem we wrześniu 2009 roku i muszę powiedzieć, że ta aula bardzo przypomina to, co było w 2009 roku. Powiedziałbym podobny entuzjazm i takie wrażenie, że jest jakaś taka utajona, kipiąca energia, jakby, która czeka na wykorzystanie. Wtedy w 2009 roku, to jak sobie przypomniałem tematy tych wykładów, to mówiłem o regulaminie strony internetowej, o odpowiedzialności hosting providerów. Rzeczy, które no teraz z perspektywy 2018 roku są takie dosyć na poziomie przedszkola bardziej. Ale wtedy one były bardzo potrzebne, no bo wtedy był ten czas, kiedy tworzono pierwsze portale typu Web 2.0, kiedy zastanawiano się nad tym, kto ma prawa do treści użytkowników. No i teraz mam wrażenie, że z blockchainem jest coś podobnego, tak? To też wyzwoliło pewną energię, ale w związku z tym, że tak dużo się mówi o blockchainie i to jest coś, co jest przedmiotem zainteresowania wszystkich chyba już w tej chwili, bo chyba nie ma osoby, która nie słyszała o blockchainie, to mam wrażenie, że też wokół tego jest dużo zamieszania. Ja postaram się troszeczkę to uporządkować, przynajmniej od strony prawnej. No, wokół blockchaina jest strasznie dużo takiego medialnego szumu. Tak? Pisze się o rewolucji, o tym, że wszystko się zmieni, ale prawda jest taka, że z tego wszystkiego, jak ten szum troszeczkę spróbujemy odsiać, to okazuje się, że nie jest tak różowo, że owszem, bardzo dużo się mówi, ale niekoniecznie dużo robi. I tutaj jest bardzo ciekawe badanie, dosłownie sprzed paru dni. Gartner zbadał 3000 dyrektorów, szefów działów informatycznych różnych firm. I to się okazało? 34% z nich w ogóle się nie interesuje blockchainem. 43% mówi, no obserwuje, ale nie ma zamiaru nic z tym zrobić. I tak naprawdę tylko 1% w ogóle zrobiło coś z blockchainem. I jak to wygląda, gdy sobie podsumujemy? Czyli 77% organizacji badanych, no tak naprawdę w ogóle nie ma zamiaru nic zrobić z blockchainem. No i to jakby sprawia, że trzeba spojrzeć no, rzeczywiście realistycznie na to, czy faktycznie jest tak, że blockchain natychmiast zawołuje świat. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na te firmy, które się interesują albo coś zrobiły, to zobaczmy, że te 1%, jak odniesiemy do liczby ankietowanych, to już jest 30 firm, 9% 270, czyli można powiedzieć 300 firm już coś robi. Czyli no, jednak jest to początek pewnej przemiany. No ale Gartner mówi wyraźnie, tak, zarobić się na tym da dopiero mniej więcej w 2025 roku. Czyli no, trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość. Przy czym ja mówię o blockchainie, ja nie mówię o bitcoinie, ja nie mówię o kryptowalutach, ja mówię trochę szerzej. Zaraz jeszcze do tego wrócę. No i to, że jesteśmy tak naprawdę w takiej fazie właśnie szumu medialnego, no pokazuje też taki słynny wykres Gartnera, który jest publikowany od wielu lat. On pokazuje żywot nowych technologii. On pokazuje, że zaczyna się najpierw od pewnego pojawienia się czegoś nowego, potem rośnie natychmiast zainteresowanie, osiąga to pewien szczyt, który tutaj jest nazywany peak of inflated expectations, czyli powiedzmy szczyt jakby nadmuchanych oczekiwań. A potem nagle się okazuje, że to rozwiązanie wcale tak bardzo szybko nie daje oczekiwanych rezultatów, więc zaczyna się rozczarowanie, a potem w ciszy gdzieś te rozwiązania są tworzone. Tu macie na tej grafie bardzo wiele różnych nowych technologii zaznaczonych, a blockchain 2016, ja specjalnie pokazuję 2016, był pokazany jakby tuż przed szczytem. W 2017 Gartner pokazuje tuż troszeczkę poza szczytem. Mamy 2018, w czerwcu będzie nowy graf, to zobaczymy,
gdzie Gartner umieści blockchaina, ale ja obawiam się, że ze względu na ten właśnie badanie, które pokazywałem przed chwilą, to pewnie będzie jeszcze troszeczkę niżej. No i zaczyna się też dziać z blockchainem coś, zjawisko podobne jak kilkanaście lat temu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, kiedyś na polskiej giełdzie była taka spółka, która zajmowała się produkcją bodajże butów skórzanych i która zmieniła nazwę z dodatkiem internet i ogłosiła, że będzie zajmowała się budowaniem platform internetowych i natychmiast jej kurs akcji oszalał. Tak? Wszyscy zaczęli kupować akcje tej spółki, bo ona powiedziała, że będzie się zajmowała platformami internetowymi. I coś takiego dzieje się teraz z blockchainem. SEC, czyli to jest taka komisja nadzoru finansowego, taki KNF amerykański, opublikował wprost wyraźnie ostrzeżenie, że jak jakieś spółki będą zmieniały nazwę tylko, dodając słowo blockchain, tylko po to, żeby natychmiast przyciągnąć uwagę inwestorów, no to będzie po prostu je surowo karał. Jest taki futurolog Roy Amara, który takie zdanie wypowiedział, bardzo często powtarzane przy okazji nowych technologii, że wprowadzając nowe technologie mamy skłonność do przeceniania efektów krótkoterminowych, czyli jakby widzimy takie, mówimy wow, coś się pojawiło, jest niezwykłe, zaraz coś się stanie, przeceniamy, a nie doceniamy efektów długoterminowych. Bo jak spojrzymy na ten wykres Gartnera, ale i tak spojrzymy na niego trochę bardziej krytycznie, to zobaczymy, że on pokazuje tak naprawdę postęp, pokazuje, że coś się dzieje. I z blockchainem wydaje mi się jest tak, że my nie powinniśmy ulegać tej takiej entuzjazmowi mediów. Tak? Nie powinniśmy dać się zwodzić, że ktoś dużo pisze krytycznie albo pisze w sposób taki bardzo bałwochwalczy. Powinniśmy iść raczej zgodnie z tą linią prostą, tak? Bo wcześniej czy później te działania pewnie przyniosą jakiś rezultat. O blockchainie można mówić od 2008 roku, kiedy Satoshi Nakamoto opublikował swój white paper. Nawiasem mówiąc, kto czytał ten white paper? O, jest parę osób. W ogóle wszystkim polecam, bo to jest bardzo krótki dokument. I co ciekawe, naprawdę zrozumiały, tak? Nie trzeba być informatykiem, nie trzeba być finansistą, żeby go zrozumieć. Co ciekawe, w tym dokumencie ani razu nie pada słowo blockchain. Na Satoshi, ten słynny, nie wiadomo kto, Satoshi Nakamoto, pisał o Bitcoinie. Więc blockchain to tak naprawdę jest pojęcie, które dopiero później się pojawiło, żeby określić no właśnie co. Ja, prawdę mówiąc, zwykle używam pojęcia, że to jest po prostu program komputerowy. Bo blockchain to program komputerowy, który po prostu działa według jakiejś logiki. I to jest program, który służy do obsługi rozproszonych baz danych, która ma wiele różnych specyficznych cech. Teraz może nie będę ich omawiał, bo zresztą tutaj kolega zrobił bardzo dobry wstęp i powiedział o wielu cechach blockchaina. Co ciekawe, jak zaczniemy o nich mówić, jak też spojrzymy w ten white paper Satoshiego, no to zobaczymy, że tam jest bardzo wiele elementów, które muszą być, żeby można było mówić tak naprawdę o pewnej jakby organizacji tej bazy właśnie w blockchainowy sposób. Na przykład musi być ta rozproszona baza, na przykład musi być ten proces konsensusu, czyli jakby ten taki specyficzny mechanizm, który sprawia, że nie opłaca się oszukiwać, a bardziej opłaca się współpracować, bo na tym się po prostu zarabia. Czyli bardzo sprytne i muszę powiedzieć zasługujące naprawdę na nagrodę, nie wiem czy Nobla, ale nagrodę, jakby połączenie mechanizmów ekonomicznych z takimi mechanizmami czysto informatycznymi. Więc tak wygląda blockchain i można oczywiście znaleźć wiele mądrych definicji, ale w praktyce jak napotykamy się na pojęcie blockchain, to tak naprawdę nie wiadomo o czym mówimy. I to jest problem taki definicyjny. Żeby rozmawiać o czymś, to trzeba uzgodnić pojęcia. Ja mówię o blockchainie, ale czy ta druga strona też mówi o blockchainie? Blockchainem tak naprawdę w praktyce nazywa się każdy produkt, gdzie występuje jakiś element technologii blockchain. No taki dla mnie najprostszy przykład, który zresztą pokazuje też, że często jakby mówimy o blockchainie, w którym nie ma w ogóle blockchaina, to jest to, że są najrozmaitsze produkty, które się ogłasza za blockchainowe, które wdraża jedna firma, a więc tam jest jedna baza, nie ma żadnego rozproszenia i która tak naprawdę innowacyjność polega na tym, że jest zwany tam mechanizm kryptograficzny i po prostu i gromadzenie danych w blokach. Gdzie tam jest blockchain? Tak naprawdę możemy mówić to zwyczajnie, że to jest baza danych w jednej kopii,
z mechanizmami kryptograficznymi. To nie ma nic wspólnego z blockchainem, przynajmniej takim blockchainem, jak tutaj opisaliśmy, i na pewno nie takim, o którym pisał Satoshi w swoim white paperze. No i w ogóle zastanawiam się, czy tam, gdzie można, gdzie jest jedna kopia baz danych, czy w ogóle można mówić o blockchainie? Gdzie tu jest ten distributed ledger? Gdzie są te rozproszone kopie? Tam nie ma konsensusu. Czyli z blockchainem jest ten problem, że oprócz tego, że pisze się o nim dużo i czasami bez sensu, to tak naprawdę każdy używa tego słowa trochę w inny sposób. I o blockchainie jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów tak od strony trochę może bardziej takiej filozoficzno-prawnej, ale myślę, że to jest bardzo istotne. Już wspomniałem o tym, że blockchain to jest owszem oprogramowanie, tylko oprogramowanie, ale z drugiej strony oprogramowanie, które właśnie wykorzystuje sprytne, jakby łączy z sobą mechanizmy ekonomiczne i informatyczne. No i ta technologia rzeczywiście stanowi takie potencjalne źródło zmian w bardzo wielu sferach życia, tak? No powiedzmy, kolejne sfery biznesu czują się zagrożone, no bo się mówi o eliminacji pośredników, banki się boją, boją się organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, boi się cała masa podmiotów, która, platformy internetowe, tak, coś, co nagle wyrosło, w zasadzie może przestać istnieć, bo pytanie, po co potrzebujemy Ubera, po co potrzebujemy Airbnb, Allegro, eBaya i tak dalej, skoro można to zrobić na blockchainie. Czyli nagle wyrosła pewna kategoria biznesowa i nagle ta kategoria może zniknąć z powierzchni ziemi. Więc dużo się dzieje. I dodam do tego jeszcze taką jedną uwagę, bo w środowisku blockchainowym bardzo często pojawiają się takie poglądy, że blockchain i to, co blockchain daje, daje możliwość wreszcie eliminacji prawa. Bo jakby blockchainowcy, czy ludzie, którzy tym się zajmują, to, no to wszystkie informatycy, którzy nagle widzą, że prawo jest bardzo podobne tak naprawdę do kodowania. Więc może zakodujmy prawo, pozbądźmy się prawników, sądów, pozbądźmy się interpretacji prawa, niejasności prawa, spróbujmy to wszystko uprościć. Tylko problem polega na tym, no, że nie da się tego wszystkiego uprościć. No, niestety, no, nawet kodeks Hammurabiego, który uważany jest za pierwszy akt prawny, który przewidywał karę za zabójstwo, też trochę różnicował, tak? Bo jednak różnicował sytuację, kiedy ktoś zabijał, a kiedy ktoś zabijał w obronie własnej. I tak naprawdę, jak zaczniemy o tym myśleć, to tych przypadków będzie więcej. Odcieni jest dużo, a nasz świat jest teraz tak skomplikowany, że nie da się tego uprościć. Ale blockchain jest dowodem na to, że ewidentnie jest potrzeba społeczna, żeby było prościej. I moim zdaniem tego do końca się nie da powstrzymać. No i przechodzę jakby do kwestii takich może bardziej już konkretnych. Czy blockchain powinien być regulowany prawem i czy w ogóle jest regulowany w tej chwili? No ja mógłbym zadać ironicznie pytanie, a oprogramowanie czy programy komputerowe to muszą być regulowane w ogóle przepisami prawnymi? Czy są regulowane? No dobrze, mamy prawo autorskie, które mówi o prawach autorskich, majątkowych, osobistych do programu komputerowego, ale czy coś więcej potrzebujemy? My raczej potrzebujemy regulacji do działalności, która może zaistnieć dzięki temu, że mamy właśnie blockchain. No i strumień blockchain i kryptowaluty już nieistniejący, czyli taka grupa zajmująca się analizą blockchaina, kryptowalut, 19 stycznia 2017 roku, wydaje się to historia, ale to raptem półtora roku temu, wydała taki dokument, w którym napisała: nie ma w obecnej chwili uzasadnienia dla podjęcia prac nad odrębnym aktem prawnym poświęconym technologii blockchain lub walutom cyfrowym, bo w końcu to jest legalne, więc co tu regulować? I nie ma potrzeby dokonywania większych zmian. No, w Stanach Amerykanie są szybsi i na przykład mamy w różnych stanach ustawy, które mówią, blockchainem jest to, smart kontraktami jest coś innego. No, takie akty prawne, które ja mogę ocenić po prostu jako trochę niepotrzebne, bo po co komu definicja blockchaina w prawie? Czy ona daje jakąś nowość? Wydaje mi się, że nie. No ale blockchain faktycznie generuje masę zagadnień prawnych i my to widzimy, wszyscy chyba to widzą. Kryptowaluty to jest chyba w tej chwili numer jeden. Czym są? Jakie przepisy należy stosować? Podatki, o, najbardziej gorący temat. Zwłaszcza w świetle ostatnich komunikatów Ministerstwa Finansów, czy się płaci PCC, czy podatek od czynności cywilnoprawnych, jak się opodatkowuje, jak je dokumentować. Smart kontrakty, czy one są, jak je interpretować, czy są umowami, czy są elementami umów.
prawo karne, tak? Mamy coraz więcej przestępstw związanych z użyciem kryptowalut. No i wreszcie prawo administracyjne publiczne, czyli kwestie związane z prowadzeniem giełd, emisja ICO, wymogi prawne dotyczące różnych firm, które zajmują się kryptowalutami, no próba jakby zdefiniowana, czym one są i czym one się zajmują. No tak naprawdę jednak, mimo że my wiemy, że tych zagadnień jest całkiem sporo, to dyskusja jest w tej chwili zdominowana przez dwa tematy. Po pierwsze jakby zagrożenia dla rynku wynikające z ryzyk na rynkach kryptowalutowych. No i w Polsce jest jasne, jest prowadzona kampania tak naprawdę bardzo negatywna, począwszy od tego, że jest specjalna strona internetowa poświęcona jak gdyby zniechęcaniu uczestników wszystkich nas do korzystania z kryptowalut. No i to jest dyskusja taka trochę, powiedziałbym, trudna, bo to nie jest dyskusja na argumenty, tylko dyskusja na przykład na ostrzeżenia. Tak, tak jak BitBay się wynosi z Polski, informacja sprzed paru dni na Maltę, nie dlatego, że jego działalność jest nielegalna, nie dlatego, że ktoś się zakazał im działalności, tylko dlatego, że został wpisany na listę ostrzeżeń KNF-u, której tak naprawdę trudno się wypisać i nie wiadomo do końca, jak gdyby, co zrobić, żeby na niej nie być. A z drugiej strony nagle okazało się, że administracja skarbowa zbiera informacje na temat użytkowników tych giełd. No i to jest jakby kolejny strzał w plecy. No więc nic się niby nie zmieniło, ale no ta dyskusja taka jednokierunkowa wywiera pewne efekty. No i druga jak gdyby kierunek dyskusji to jest oczywiście nad ICO, tak? Czy tokeny, czym one są, czy one są instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi i jak je regulować. No i w tej chwili trwają prace legislacyjne, w Polsce też, bo nawet w ramach KNF-u jest powołany pewien departament, ale ja nie chcę prawie móc o tym mówić, no bo jeżeli ja wam o tym powiem, to tak naprawdę to będzie aktualne przez miesiąc, może dwa, potem się zdezaktualizuje, będą nowe informacje, to naprawdę nie ma znaczenia. No wiadomo, w jakim kierunku te prace się toczą, przy czym jest ważne, że prace muszą być tak naprawdę na poziomie międzynarodowym, bo jeżeli my sobie ustalimy pewne regulacje, no to niewiele będzie znaczyło, bo blockchain to coś międzynarodowego i tu padło pytanie nawet dotyczące tego, no właśnie, jak mamy giełdę zdecentralizowaną, no to prawo jakiego kraju ma do niej zastosowanie? I to są pytania, na które rzeczywiście trudno odpowiedzieć z punktu widzenia legislacji krajowej. Dlatego ja myślę, że wcześniej czy później przyjdzie czas na po prostu uregulowanie na poziomie międzynarodowym. No i takim jednym z pomysłów, które jest bardzo mocno promowane, jeżeli chodzi o blockchain, generalnie jak gdyby nowe rozwiązania, zwłaszcza tam, gdzie wchodzi w grę ochrona rynku, ochrona obrotu, to jest tak zwana piaskownica regulacyjna, czyli regulatory sandbox, która polega, krótko mówiąc, na tym, że wprowadza się taki uproszczony mechanizm regulacyjny, czyli na przykład mówi się tak, normalnie, żeby zarejestrować działalność związaną ze świadczeniem danych usług finansowych, to trzeba mieć kapitał zakładowy, dajmy na to 1 000 000 zł. No to w ramach piaskownicy mówimy, no nie, wystarczy 50 000 zł. Tak? Nie trzeba co kwartał składać raportów, których przygotowanie trwa miesiąc. Tylko wystarczy dwie kartki papieru z uproszczonymi formatami. I tego typu jak gdyby wprowadza się uproszczenia, wszystko po to, żeby sprawdzić, czy to działa, czy ta regulacja daje efekt, czy te produkty się sprzedają, no i przede wszystkim jakie ryzyka one generują. No i wówczas można łatwo sprawdzić, jakie regulacje rzeczywiście powinny być później wprowadzone dla wszystkich. Czasami też pada takie pytanie, czy w ogóle regulacje prawne dla blockchaina są potrzebne. Zresztą też zadałem na początku to pytanie. No bo czy my potrzebujemy faktycznie regulacji prawnych? Czy my potrzebujemy regulacji dla blockchaina? Dla blockchaina, ja odpowiadam na to twardo, nie. Nie potrzebujemy kolejnej definicji blockchaina. Natomiast potrzebujemy regulacji dla tych jakby rodzajów działalności, aktywności gospodarczej, która jest regulowana przez prawo i gdzie blockchain ze względu na swoją nietypowość, atypowość, ze względu na to, że on jakby wprowadza rozwiązania, których po prostu wcześniej nam nie przychodziły do głowy, no stwarza olbrzymie problemy po prostu z tym, żeby odpowiedzieć jasno na pytanie, czy na przykład coś można robić, czy nie, czy coś jest opodatkowane, czy nie jest opodatkowane. Biznes tak naprawdę potrzebuje prawa po to, żeby być pewnym, jakie są ograniczenia, jakie są koszta. Biznes chce mieć takiego prawa, żeby móc przeprowadzić pewną analizę
i żeby nie musieć jej powtarzać co miesiąc albo co kilka miesięcy, no bo się zmieniły wytyczne, bo zmieniła się interpretacja, bo ktoś inaczej pomyślał. No i tutaj tak naprawdę nie wystarczy wykładnia czy opinia najlepszego nawet prawnika, jeżeli ta interpretacja może być podważona po kilku miesiącach. Więc prawo, jasne prawo jest potrzebne i dlatego mi się wydaje, że takie prawo powinno być wprowadzone, aczkolwiek to też nie jest tak, że trzeba regulować wszystko i nie powinniśmy się z tym śpieszyć, bo pośpiech nie jest zbyt dobrym doradcą. Taki przykład z dzisiaj, bo dzisiaj mi akurat trafiło to, gdzieś ktoś widziałem w internecie. Pojawił się projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej. No i ktoś, wiedziony rewolucyjną czujnością, wpisał w artykule 300 ze znaczkiem 32 kodeksu spółek handlowych, że ewidencja, chodzi o ewidencję akcji, może być prowadzona w postaci elektronicznej i dopisał, że także w postaci rozproszonej, zdecentralizowanej bazie danych, która zapewnia bezpieczeństwo i należyte wykonywanie obowiązków. No tak, ktoś, kto się pasjonuje tematyką, mówi, no super, wreszcie mamy blockchain w ustawie, ale moje pytanie brzmi, po co? Po co? Dlaczego to może być też, co znaczy może także być prowadzona? Można napisać różne rzeczy, które jakby można zrobić z tą ewidencją. Moim zdaniem wystarczyłoby napisać, że ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej, która zapewnia bezpieczeństwo zawarte w niej danych i należyte wykonywanie obowiązków. Kropka. A jakie to będzie rozwiązane, to tak naprawdę to powinien się zastanowić jakby ten, kto będzie prowadził. Już ostatni slajd, bo kończę. Więc moim jak gdyby radą, czy moim rozwiązaniem jak gdyby dla problemów prawnych związanych z blockchainem, to jest tak, nie zaczynajmy przede wszystkim od prawa. Najpierw zaczynajmy od tego, żeby zastanowić się, co my tak naprawdę robimy. Mamy projekt, mamy pomysł, mamy koncepcję biznesową, mamy konkretną usługę. Trzeba się zastanowić, co ona znaczy. Trzeba ją zrozumieć. Jak się zrozumie, to tak naprawdę wtedy dopasowujemy przepisy prawa, patrzymy, co z tego wynika. I to jest w ogóle podstawowy błąd popełniany najczęściej i przez prawników, i biznesmenów, że najpierw się patrzy do przepisów prawa, patrzy na pewne schematy, a potem tak naprawdę do nich dopasowuje fakty. Nigdy w tę stronę, zawsze odwrotnie. No i tutaj jeszcze pokazuję taki ciekawy schemat, jak gdyby jak należy podjąć decyzję, czy dostosujemy blockchain w naszej działalności. Pewnie wszyscy znają taki żartobliwy schemat. Czy powinienem zastosować blockchain w mojej działalności? Jest taka kreseczka w dół. Odpowiedź brzmi nie. No to jest najprostszy algorytm. No ale to algorytm sprzed paru lat i taki śmieszny, to tylko żart. Tak naprawdę powinniśmy zbadać, jakie są korzyści związane z tym rozwiązaniem, jakie są ryzyka. No i jeżeli koszty nie są takie wysokie, a korzyści przewyższają ryzyka, no to trzeba to zrobić. A jak nie, zastanowić się nad rozwiązaniem alternatywnym, no a być może poczekać. Bo tak jak tutaj piszą autorzy, może nie jesteśmy gotowi na blockchain, albo co bardziej prawdopodobne, blockchain nie jest po prostu gotowy na nas. No i tym może zakończę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tomasz Zalewski odpowie pewnie jeszcze na wasze pytania, także ja dysponuję mikrofonem i już oddaję. Dziękuję. Na wstępie chciałam podziękować za tak ciekawe wystąpienie i moje pytanie brzmi, czym pana mecenasa zdaniem są kryptowaluty względem prawa? Oraz może od razu zadam drugie pytanie, czy stanowisko Ministerstwa Finansów, bo właśnie to opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych wynika przede wszystkim z tym, iż nazwaliśmy kryptowaluty prawem majątkowym. I czy pana mecenasa właśnie zdaniem to jest prawidłowe stwierdzenie? A jeżeli nie, to dlaczego? Strasznie szczegółowe pytanie. To ja od razu powiem. Ja się nie zajmuję podatkami i dlatego nie chcę tutaj ryzykować odpowiedzi jakby przesądzającej to, czym są kryptowaluty i jaki jest charakter podatkowy. Ja powiem jak gdyby nawet w ten sposób, że moim zdaniem jakby kryptowaluty są w tej chwili być może najwięcej przyciągają uwagi, tak, może ze względu na to, że no ich kurs, tak, czy zmiany kursu umożliwiły wielu z was, tak, osiągnięcie niespodziewanych zysków, których pewnie nikt się nie spodziewał. Więc one oczywiście są jakby rzeczywiście takim
nimi się interesują wszyscy. Natomiast no, to nie jest tak naprawdę, wydaje mi się, akurat ten element tego ekosystemu blockchaina, który przyniesie najwięcej nowych projektów, czy najwięcej zmieni w naszym życiu. Więc nie chcę tutaj ryzykować, przyznam szczerze, odpowiedzi na temat, którego specjalnie nie analizowałem. Możemy ewentualnie potem, mogę taką analizę dla pani specjalnie przeprowadzić, ale to już tak żeby odpowiedzieć konkretnie na pytanie, to już wolę to zrobić offline. Zapraszam. Tomku, już powiedziałeś dzisiaj na samym początku, podniosłeś rękę, że nie zapłaciłeś podatków. To nie wiem, czy jeszcze jakieś ryzyko podniesiesz w związku z kryptowalutami. Tak, dlatego że nie dokonałem, bo ja przyznaję się, tak, kupiłem w styczniu 2017 roku za 50 zł bitcoiny i nadal je mam. I ich nie sprzedałem, więc dlaczego miałbym zgłaszać cokolwiek do opodatkowania? Czy w Polsce w tej chwili jest jakaś regulacja, która by umożliwiała stworzenie czegoś takiego jak equity token, czyli odzwierciedlenia udziału firmy w tokenach? Myślę, że tu trzeba by pogłębić pytanie, co to jest tak naprawdę equity token, tak? Bo jeżeli ten equity token miałby być rzeczywiście tym samym co udział, czyli prawa do udziału, czyli tak naprawdę byłaby to akcja, tak? No więc można by wtedy się oczywiście, to tak, więc pytanie jest tylko takie, czy miałby być to instrument, który miałby niejako zastępować takie udział czy akcję, czy miałby tylko jakby reprezentować prawa do takiego udziału czy akcji. No i nie da się na to pytanie prosto odpowiedzieć bez jakby zbadania konkretnej sytuacji, jak rzeczywiście takie tokeny miały być emitowane, ale i też zależy o to, czy one będą później oferowane publicznie, czy one będą oferowane tylko udziałowcom, na przykład spółki składającej się z trzech udziałowców i oni sobie chcą dla swojego kaprysu mieć swoje udziały reprezentowane w formie takich tokenów. No więc sytuacje są bardzo różne i jakby dla każdej z tych sytuacji może być różna odpowiedź. Ale dobrze, okej. Okay. Nie. To ja od razu doprecyzuję. W tym pierwszym pytaniu to była opcja numer dwa. Czy spółka akcyjna i publiczne? I publiczne, dokładnie. I opcje bardziej na udziały, jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania doprecyzowującego. Okej. Okay. No to taka sytuacja moim zdaniem jest niezwykle podobna do tak naprawdę emisji nowych akcji i tak naprawdę do oferowania ich na rynku publicznym. Jest właśnie w tym, no, w tym rzecz, tylko nie ma takiej dynamiki z udziałami, a przynajmniej nie za bardzo da się dynamikę na udziałach stworzyć, jaką da się zrobić na tokenach. Stąd moje zainteresowanie. Zgadza się, tak, zgadza się. No ale pytanie jest takie, czy w związku z tym stosujemy do tego cały reżim regulacyjny związany chociażby z obowiązkiem przygotowania prospektu informacyjnego, czy też po prostu robimy to na zasadzie takiej, że robimy jakiś white paper i wrzucamy to w internet. No mi się wydaje, że jeżeli my jasno definiujemy taki token jako tak naprawdę papier wartościowy, no to myślę, że musimy, jakby używając jakby prostej zasady, tak jak coś podobne jest do kury, tak, to może jest igdacze, to pewnie jest kurą. No właśnie, więc stosujemy moim zdaniem też ten reżim regulacyjny. Okay, czyli można zrobić, oczywiście, to znaczy wydaje mi się, że na podstawie jakby można zrobić tokeny, które są wszystkim, tak? Mogą, jak gdyby nawet powiedziałbym, nie tylko imitować to, co jest w świecie realnym, jakby te konstrukcje, które my znamy, ale także są jakby konstrukcje, których my w ogóle do tej pory nie znaliśmy. Generalnie, jeżeli mówimy o tokenach, to albo mamy do czynienia tak naprawdę trochę z crowdfundingiem, czyli, bo mogą być takie tokeny, w których my kupujemy jakby prawo do tego, że później kupimy, skorzystamy z usługi, czy dostaniemy jakiś towar, albo one idą w kierunku rzeczywiście takim emisji pewnego rodzaju prawa do na przykład uzyskiwania przychodów, czyli dywidendy z zysku danej firmy. No i one się w tym momencie zbliżają bardzo mocno tak naprawdę do akcji, czy wreszcie prawie są, tak, jakby akcją czy udziałem w danej firmie. Oczywiście zrealizowaną zupełnie w inny sposób, bez wykorzystania konstrukcji prawnej udziału czy akcji. Ja chciałbym zapytać, czym
Czym według Pana w świetle prawa są smart kontrakty? Ja mogę się z Panem na coś umówić, mogę podpisać umowę na papierze językiem prawniczym, którego nikt nie rozumie, albo mogę go zapisać w postaci smart kontraktu językiem informatycznym, którego też nikt nie rozumie. Natomiast pytanie jest takie, czy taka umowa w świetle prawa będzie ważna? Tak, będzie ważna. Jakby z wielu powodów. Po pierwsze, myślę, że sytuacja, w której cała umowa między nami będzie wyłącznie w formie kodu, jest bardzo mało prawdopodobna. Bo to by oznaczało, że musielibyśmy ten kod jakoś podpisać, tak? To znaczy musielibyśmy przede wszystkim złożyć swoje oświadczenia woli, potwierdzić tak, że zgadzamy się być związanymi tym kodem. Chociaż może takie proste smart kontrakty, na przykład związane z emisją tokenów, tak? No to może racja, to są akurat przykład smart kontraktu, które są wyłącznie jakby w formie kodu. Ale jakby generalnie, tak, jest to możliwe, nie trzeba do tego specjalnej regulacji. Rzecz w tym, że smart kontrakty są na razie bardzo ograniczone, bo one mogą dotyczyć tylko tego, co dzieje się w rzeczywistości informatycznej. Tam, gdzie mamy, nie potrzeba mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. No i one mogą z prostego powodu, ja wiem, że są te wyrocznie, tak, ale które jakby umożliwiają przekształcenie zdarzeń ze świata zewnętrznego na dane, które powodują odpowiednie zmiany w smart kontraktach, ale problem jest taki, że jednak tego na razie trudno jest to dobrze uregulować. No i jeszcze jedna ważna rzecz, smart kontrakty nadają się tak naprawdę do bardzo prostych sytuacji, no bo jednak życie jest troszeczkę bardziej kolorowe niż nam się wydaje i ma wiele niuansów. No a w smart kontraktach chociażby trudno jest zasymulować takie pojęcia jak na przykład złożenie oświadczenia pod wpływem błędu, tak? Albo pod wpływem podstępu, albo nienależyte wykonanie umowy. Możemy tylko zasymulować wykonanie, niewykonanie, tak? Tylko takie stany logiczne, bo nie da się inaczej tego kodu napisać. Dlatego wydaje mi się, że smart kontrakty generalnie mają olbrzymią przyszłość, ale moim zdaniem one będą raczej elementem wykonania umów zawieranych w różnej formie, niż jakby same będą stanowiły umowę. No jeszcze dodam taki jeden argument. Wyobraźmy sobie spór sądowy, gdzie mamy o interpretację smart kontraktu. I pytanie, jak sędzia zinterpretuje zapisy umowy, które są tylko w formie kodu? No, życzę powodzenia. Spór rozstrzygnie oczywiście biegły sądowy, tak, z dziedziny informatyki, a nie sędzia. A jak on to zinterpretuje, to nie wiadomo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Tomasz Zalewski, Wierzbowski, Evershed, Sutherland.